Kowalski pisze tak. Wydaje mi się, że jedyną mi niechętną osobą w całym przeglądzie sportowym był od początku Adam Godlewski, który zawsze starał się pokazać, że to on jest pan redaktor, a ja jestem tylko gnojek. Odniesiesz się do tego jakoś? Słuchaj, nie potrafię się do tego odnieść, podobnie jak nie potrafię się w jakiś racjonalny sposób odnieść do wygłupu, jaki napisał pod moim adresem, że odszedłem w momencie, kiedy dowiedziałem się, że on będzie moim przełożonym. Tak jest napisane, zacytuję, jeśli pozwolisz, bo mam te cytaty. To było dość dziwne, bo nie dość, że wciąż byłem najmłodszą osobą w redakcji, to miałem pod sobą doświadczonych i dużo starszych dziennikarzy. Zaranka na Chornego, Kołtonia, Stolarczyka. Godlewskiego nie, bo jak się dowiedział, że to ja dostałem awans, a nie on, to się obraził i odszedł. No u ciebie w programie chyba powiedział, że tak mówiono, tak? Co nie pamiętam, co mówił mnie w programie. No, tak mówiło się, czy mówiono. Wiesz, to gdybym ja chciał rozmawiać na tym poziomie, to bym powiedział, że mówiło się, że on poleciał do Korei tylko dlatego, że załatwiło mu to mamusia zarzeczny. Jeszcze na chwilę weszło. Weszło, które napisało tak. O słynnym plebiscycie piłki nożnej. Największa kompromitacja w dziejach polskiej prasy sportowej. Czy piłka nożna właśnie raz na zawsze straciła wiarygodność? Chodzi o to, że Maciej Jankowski został w waszym plebiscycie odkryciem roku. Maciej Jankowski, którego menadżerem jest Marek Profus, właściciel tygodnika Piłka Nożna. No i? Odniesie się do tego jakoś? No ale to jest znowu takie... Dobra, to nie doweszło. Mnóstwo opinii było takich. Ale momencik. No. Dlaczego nie doweszło? Doweszło. To co, jeżeli weszło, kreuje jakiegoś bohatera, nie wiem, czy to będzie ktokolwiek, tak? Czy któryś trener, czy któryś piłkarz, to jest elegancko, fajnie. To weszło, ma patent na mądrość. Ja się nie wstydzę nominacji i zwycięstwa dla Jankowskiego. On miał bardzo porównywalne dokonania, jeśli chodzi o ligę bramkowe, jak Wojciech Kowalczyk wtedy, kiedy zostawał odkryciem roku tygodnika Piłka Nożna. Pewnie on się rozwija, może nie tak. 8 bramek strzelił w sezonie 2010-2011, I wcale nie było z tym obciachu i gdyby się czas cofnął spokojnie, myślę, że podjęlibyśmy podobną decyzję. A co, dyskwalifikować chłopaka tylko dlatego, że wydawca jest właścicielem gazety? Chwilę. A dlaczego? Mówię, czy to weszło, ma patent na mądrość i wszyscy ci, których oni lansują, to są cacy, a wszyscy inni są B? A nie mieliście takiej jednak autocenzury w sobie, że kurczę, nawet jeżeli ten chłopak na to zasługuje, choć zdania są podzielone, jak mówię, to czy on powinien zostać w tej gazecie mimo wszystko wybrany tym odkryciem? Ale co, to... Skoro właścicielem jest jednocześnie jego menadżer. No dobra, ale czy to ma go dyskwalifikować? Bo ja tego nie widzę. Wiesz co, mam dylemat. Ale wiesz co, Jankowski w 2010 roku, z tego co... chyba dobrze zanotowałem, ale też mam tutaj notatki, strzelił 3 gole w 13 spotkaniach. Czy to jest odkrycie roku? Moment. Strzelał gole, miał asysty, objawił się, tak? Adrian Błąd został pierwszoligowcem roku. No i jakoś to już nie spotkało się z krytyką. To z kolei w 2011 roku. No tak, i to się nie spotkało z jakąś krytyką szeroką. Prezentował się bardzo dobrze, to trzeba przyznać. Ale też jego menadżerem jest pan Profus. I nie jest to zarzut w moją stronę, tylko znowu się w twoją stronę, tylko znowu zastanawiam się, czy tutaj nie ma trochę... Czy nie można się doszukiwać jakiegokolwiek podtekstu, rozumiesz? Albo nawet inaczej, żeby uniknąć właśnie takich podejrzeń, żeby lepiej tego unikać. Wy jako redakcja. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Czy tacy piłkarze mają być z góry wykluczeni z grona nominowanych, nawet jeżeli są dobrzy, bo są, każdy piłkarz jest z czyjejś stanie, tak? Uh-huh. To może jak, nie wiem, nie lubimy jakiegoś menedżera, bo nam podpadł, to z kolei z tej stajni będziemy zupełnie pomijać. Poza tym, Patryk, no ale szanujmy się. Plebiscyt piłki nożnej organizowany pod egidą obecnego wydawcy już jest pewnie 20 czy 21 lat i na te 21 lat w każdym roku jest co najmniej 5, a bywało, że i ponad 10 kategorii i dwa razy zostali piłkarze z jego stajni. To naprawdę jest taka wielka historia? No rok po roku w ostatnim czasie, prawda? 2010-2011. No bo grali dobrze w piłkę. A wiesz co, tak mnie się wydaje, że... Jeszcze ten błąd, to jeszcze ale, jak cię mówię. Ale Jankowski, no 13 meczów przez cały rok. Ale moment. Zawsze jest tak, że jednak patrzysz na dokonania piłkarzy,
jednak poprzez pryzmat tej ostatniej rundy. Rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto błyszczał tylko... No tak, taka już jest natura ludzka, prawda? Że pamiętasz głównie to, co było w ostatnim momencie. Tylko tak się zastanawiam, czy gdyby to na przykład weszło, tak chętnie cytowane przez ciebie, organizowało jakiekolwiek plebiscyty, ile tam by znajomków wydawcy weszło, czy głównego redaktora weszło, wygrywało zawsze? Obawiam się, że notorycznie.